wypuszczeni, ale jednak już gotowi na kolejnego StarCrafta. W dolnym prawym rogu Julian Brosich, czyli Niemiec, Lambo bez drużyny. Jak ktoś ma drużynę, może wziąć Lambo. A z drugiej strony oczywiście z drużyny Cascade Piotr Solwalkiewicz, czyli polski Teran. Kapitalny występ póki co Sola, z tego co obserwowaliśmy jego spotkanie, radzi sobie brawurowo i dopiero co jeszcze pokonał Niba. Tego meczu niestety nie widziałem, ale no w drabince pięknie się prezentuje ten wynik. Jak powiedział Soul, uratował Lambo przed Nibem, no bo sam z nim wygrał, więc teraz Lambo ma niby łatwiej, bo gra z nim, ale no moim zdaniem to Soul jest bardzo trudnym przeciwnikiem dla Lambo. Zwłaszcza, że taka forma. No ale jednak rasa Niemca jest inna, bo to nie Protosa Zerg, więc nie może swojego wielkiego skilla do tego matchupu zaprezentować Polak. Ale przecież wcześniej był specjalistą od gry na Zerga, więc może i to ma tak dobrze dopracowane. Może w ogóle teraz ma świetną formę Soul i każdego będzie pokonywać. No jakby się dostał Polak do Asusa, to super, bo na te europejskie kwalifikacje przypadają 3 miejsca. A przecież no niesamowicie dobrze gracze brali udział. Solar brał udział, ale jednak odpadł Koreańczyk. Hero Marine spada do drabinki przegranych. Showtime, Uthermal na górze, Mana walczy z Karstemem. Jest masa bardzo dobrych graczy, więc bycie w tej najlepszej trójce to jest duży wyczyn. Tak, to jest drabinka podwójnej eliminacji, to jest oczywiście ciężka rzecz. To się wszystko może przeciągnąć, rozciągnąć. Wystarczy, że jeden z zawodników nagle uzna, że a ja tam nie będę za dużo atakować, będę się kampić i może wszystko nam opóźnić. Dobra, idziesz Soul. No, tak by chciał Lambo zaekspować. O, no, no i granat. Boże, Soul, jaki ty dobry jesteś. No pewnie, ale to fajne, bo w tylu zergów to robi. I w końcu jeden Teran obejrzał replaya. Zresztą Matis z Soulem analizowali replaye Klema z Dreamhacka. To było na streamie u Matiza na trovo.live / Matis. I widać, że dało to pewien owoc. Bo Soul faktycznie sprawdził. Znaczy nie wiem, czy to analizowali, ja nie oglądałem tego streama wtedy. Ale podejrzewam, że jakieś wskazówki też Mateusz dał. Coach się załączył i... super. Bardzo fajnie. Są troszkę zerka, jak ta baza, jak tu się to wszystko rozwija. No i tak Lambo oczywiście jest w stanie zaekspować, ale jest opóźniony, jest troszeczkę osłabiony. Sam Polak robi bardzo szybką trzecią bazę, czyli te najsłuszniejsze, zdaniem coacha Matiza, otwarcie. Szybko właśnie, gigantyczną ekonomią. Polsat Craft z tymi przerwami. Dobrze, dobrze. Wygląda to całkiem przyzwoicie. Obita początkowo haczerka. Ciekawe, czy ona... bo budynki zerków oczywiście powoli się regenerują same. Królowa może uleczyć, ale nie musi. I ciekawy jestem, czy ta haczerka się zregeneruje tak do tej 7-8 minuty, do 100%. Czyli musiałaby zregenerować, no, 287 punktów około. Aj, zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Tylko też nie wiadomo, czy nam nie umknie jakaś transfuzja, którą by może... Nie, no, na pewno Zerk nie użyje transfuzji na coś takiego, to bez sensu. Ale ciekawy jestem, czy takie początkowe obicie będzie miało wpływ potem na... może łatwiejsze zestrzelenie tej bazy jakimś większym atakiem. Polak oczywiście, no to absolutna klasyka, czyli 2 IB-e, duży rozwój, przychodzi w piechotę i cały czas stara się pilnować, czy przodem do niego nie idą jakieś karakany albo inne coś. To jest oczywiście słuszna postawa, czyli niszczenie skałek tak, żeby potem nadchodzący atak Terana był do otoczenia. Zergowie starają się z wielu stron atakować czołgi.
No i piechotę też. Dlatego takie skały trzeba w miarę szybko rozpracować i potem już wojsko może się zająć innymi rzeczami. No i od razu na drugie skałki ruszył. Tutaj supply depot. Bardzo interesujące, że tak wcześnie go buduje Soul. Na ogół się najpierw tutaj robi barykadę jakoś. A on takie coś. Ciekawe, czy to będzie jeden, czy więcej. Bo czasami się robi taki jeden wysunięty supply depot, żeby ustawić punkty zbiorcze, żeby jednostki właśnie szły. To on zresztą tutaj jest kliknięty na supply depota. Chyba pierwszy to tak spopularyzował Innovation. Dzięki temu w momencie, jak supply depot zostanie rozwalony, to te rally pointy się zresetują, czyli jednostki będą wychodzić przy koszarach. No i to jest sytuacja pożądana, bo jak ktoś tam rozwali barykadę, to my nie chcemy wbiegać we wrogie jednostki bez komendy ataku, tylko chcemy, żeby one tutaj sensownie stały z tyłu i były gotowe do wykonywania naszych rozkazów. Także rally point na budynek, czy na punkt zbiorczy po polsku polecam. Soul też polecam, bo stosuje. O, mała awanturka, dwa czołgi. Dobrze, dobrze, wcześniej rozstawił swoje czołgi. Bardzo takie wycofane. No ale to w tym wypadku idealnie. Niestety skałki są rozwalone, więc teraz Niemiec może z góry, z dołu atakować. Nie ma jeszcze jednak szybkości do Bane'u, więc to też nie jest taka sytuacja, w której no tylko bić. Z perspektywy gracza czerwonego. Raczej trzeba też się wstrzymać. No i taki trochę pad. Chyba ani jeden, ani drugi za bardzo nie chce chyba jeszcze podejść. Soul na pewno nie powinien wchodzić na biomasę. A to jest ciekawa zagrywka, żeby zrobić rotację na drugą stronę. A tutaj zostaje mniej wojska, o czym w sumie zerkniemy, no bo kto by podchodził pod czołgi i się rozglądał nagle. Oho, chyba Niemiec z królowymi się rozgląda. No i niestety, ale niezła zagrywka. Zaskakujące w sumie nawet jest to, co teraz zrobił Lambo, ale zobaczymy, czy sam nie otrzymał obrażeń. No nie, właśnie dobrze gra. Kurczę. A miało być takie zaskoczenie. Ale w sumie to i tak dobrze, bo trochę dużo zerklingów padło i teraz na górze. Jak zrzuci swoje wojsko, to można świetnie strzelać do robotnic. Dobrze, dobrze. Co teraz? Co dalej? Sol jest świetny właśnie w takich kombinacjach, tu na tu górą, tu dołem. Ale jeszcze żadnych min tutaj nie dorzuca, jak widać. Sama piechota. Jakie szybkie przejście w lurkery. Może się Lambo naoglądał trochę Rogue'a, który też... No, w sumie inni zergowie też czasami szybko robią przyhacze. Bardzo dobre boksowanie i czyszczenie biomasy, ale szybko Niemiec odpowiada i ją odnawia. Stara się zamęczyć w jakiś sposób Soul przeciwnika, ale póki co nie jest to realne. Realne, a jednak jest przewaga w limicie, którą w sumie no zaraz Lambo może zredukować, tylko że ma supply bloka. Więc nie bardzo. Musi zrobić overlordy. No już tutaj jednego robi. I wtedy będzie mógł wydać swoją kasę. Niestety w ulepszeniach też dobrze Lambo. Ale też przecież nic nie zatrzymało rozwoju Polaka, czyli obaj idą zgodnie z planem. Gigantyczna gospodarka. Ona wysuwa się na pierwszy plan, a dopiero teraz coraz większe bitwy. No i kolejną za chwilę stoczą zawodnicy, ale jeszcze na 32 bejny czeka Lambo. Dobrze, dobrze. Niech wymusza takie niefajne bitwy, niech czołgi atakują skupisko bejnów. Niech się Lambo gubi. Tutaj jeszcze Liberator atakuje od pleców, tutaj Medivakiem, tu jeszcze jeden Liberator. No i męczenie Lambo nie ma końca. Ale oczywiście nie było jakiegoś wielkiego błędu w defensywie. O, a teraz jeszcze trochę dron. No dobrze, dobrze.
Niby nic wielkiego, ale już odczuwalne. Musi być stracenie około 10 robotnic. O, i się zaczynają większe dropy, to mnie cieszy. To jest piękna sprawa. Tylko nie tutaj. Znaczy tu może jedną rzuci, ale na pewno nie więcej. Tak jest, poleciała jedna. No i cały czas konstruuje swoje natarcie Polak. Niestety już są lurkery. Wszystko widać. No myślę, że nie jest wielkim fanem grania na te jednostki Polak, ale no już musiał się nauczyć. Już musiał z tym wojować. Gdzie jest ten Mediwak? A, tutaj. Teraz do przodu. A nie były to jakieś świetne eksplozje niestety. Jeszcze próbował podnieść jedną minę Soul. Ale obrona Lambo bardzo, bardzo dobra. Boi się jakiegoś rychłego kontrataku, na który może Soul nie byłby gotowy. O, i znowu małe przejście, żeby rozwalić Cryptumor na wzniesieniu. Są już Vipery, no to jest strach. To jak Krainer ma taką kompozycję, bardzo rzadko przegrywa. Ciekawe, czy Lambo ma podobne doświadczenia. Znowu Liberator od góry. No i Soul się wycofał na swoją stronę mapy. No już wie, z czym walczy, więc tylko zrobić wcześniej, miejmy nadzieję, przetrenowaną odpowiedź. Będzie dobrze. Łatwe to nie będzie. Oho, już podchodzi. Ale jest planetarka, jest Siege Tank. Chociaż planetarka nie ma tak dalekiego zasięgu jak lurkery. Już ma bardzo mocno ulepszone jednostki Lambo. Ale chyba nie zamierza atakować tak bezpośrednio. Dużo liberatorów robi Soul i myślę, że to jest podstawa właśnie. 7 liberatorów, pięknie. Sami tyrani niepotrzebnie za długo zostają na takich wątpliwych kompozycjach, że na przykład same czołgi, sama piechota, same mediwaki, no i tak, no toś to już by nie działało. A tutaj brutalnie chce się rozprawić z ekonomią Polaka, Niemiec i nawet, o, jakie dobre podniesienie orbitala, ej, szacun, no to było świetne, można tak leniwie zagrać i stracić więcej, ale Soul jest zaangażowany, jak zobaczył, jaką ma drabinkę, ja to od razu uwierzył. Nie no, klasa, ale no niestety są kłopoty, bo dużo lurkerów się zakopało, ale ma narzędzia Polak, żeby to rozbroić. Oj, teraz spora strata w limicie. Lambo natychmiast robi 16 hydralisków z powrotem. Polak też oczywiście z dużą produkcją, ale teraz jest najważniejsze, żeby liberatory odgoniły lurkery. No najlepiej jakby je zniszczyły w ogóle, ale to wiadomo, że się nie stanie. Oj, orbitale trochę musi poprawić Soul, bo widać, że poleciały do kryształa. Zamiast wylądować. No cały czas dobrze. Jest kompozycyjnie bardzo wydolny Soul. No i dalej, dalej, dalej. Akcja. Piękna sprawa z tymi minami. Lurkery nie mogą też tak łatwo się zakopać tam, gdzie życzyłby sobie tego Niemiec. Widziałem gry Soula, gdy grał na Protossa podobną kompozycją. Akurat tutaj na Zerga to jest no coś podobnego. Wiem, że potrafi tym sterować. Jak istny magik. Ale nie ma jeszcze jakiegoś przesądzającego rezultatu, jakiejś bardziej istotnej bitwy. Zobaczmy na straty. No, trochę więcej minerałów, trochę więcej gazu stracił do tej pory Lambo, ale też trochę więcej zbierał. O, to jest push, tak? To jest ewidentny push. Zatruty liberator niestety rani też wszystkich dookoła. No tak działa zaraza. Oj, jacie. Okej, okej, okej. Będzie się działo. Nie mam pojęcia, czy to są w ogóle dobre decyzje. Świetne snajpy na Vipery. To bardzo utrudni Lambo jakąkolwiek konfrontację. No i też już nie będzie mógł w końcu zatruwać. A to jest bardzo bolesne dla takich skupionych liberatorów, jakie nosiło rzeczy musi mieć Soul. Liberatory robi Soul aż 6 jednocześnie. One są kluczowe, żeby się obronić u siebie, żeby może uratować jakąś bazę. Niestety planetarka jest mocno narażona na stratę. No ale to samo można powiedzieć o tych trzech bazach Lambo, a przynajmniej dwóch, tu gdzie jest kluczowa technologia.
Ale tutaj jest worków swoją drogą w powietrzu. Oni mi też mogłyby się zająć liberatory potem. No na pewno nie teraz. Teraz są ważniejsze zadania. Duży atak Lambo. No, że duży. Na miarę jego obecnych możliwości produkcyjnych. Większy limit Polaka. Świetnie się kampi, ale też cały czas w sposób nieugięty Lambo progresuje i niszczy kolejną bazę z pomocą czyhaczy. No, ale też ma dużo innych... O, dobrze, dobrze! No, te świeżo wyprodukowane liberatory wszystko rozwalą. No doskonale. No i GG. No i klasa, no. Klasa po prostu. Tego brakowało. Ale cierpliwy, stracił tam może bazę czy dwie. Ale wiedział, że jak wytrzyma, to obroni się posiłkami. No i... No wzorowo, no po prostu. Soul gra tak, że nic bym tu nie zmieniał, szczerze mówiąc. Taka ciekawa rozgrywka nawet była, bo Soul w sumie szybko poszedł w liberatory i ghosty, natomiast Lambo szybko poszedł w lurkery. Tak jakby można powiedzieć, że nie chcieli za bardzo w średnim... znaczy w średnim, w środkowym etapie gry za bardzo walczyć, tylko od razu poszli po ostateczne rzeczy. No i kurczę, świetna kontrola, świetne decyzje, brawo. W dolnym lewym Lambo, w górnym prawym Soul. Pięknie. Mana przegrał na Hardstema? No to nie jest dobrze. Może to jeden z tych dni, że akurat Hardstem się odpalił i ma formę taką prawie że życia. No, czasami ludzie mają takie dni. No i faktycznie, Hardstem pokonał Manę. I Hardstem walczy z Showtime'em o pierwszego slota. Jeżeli się tutaj nie mylę. Ale to jest Tobias, to jest demon PvP, to nie wiem, czy Hardstem sobie poradzi. Ale może akurat jak raz siądzie. No, a Mana będzie walczyć w drabince dolnej. Mana będzie walczyć najpierw z... No, jest Nib, Bla i Marine Lord, z jednym z tych trzech graczy. No, na pewno Mana się naczeka, więc duża szansa, że jeszcze zobaczymy jego spotkanie, no bo... My tu oglądamy... Chociaż no, to wszystko zależy w sumie trochę od przypadku też. Nie no, ale to tak naprawdę super. To jeszcze raz to podkreślę, że super zagrał tę poprzednią mapę Soul. Od początku do końca. Bardzo, bardzo skillowo. Może tak zobaczył, jak dobrze idzie Klemowi, uznał, że hej, ja też tak umiem. O, jest Mutatorro z teleporadą. Musi koniecznie zdać relację, jak to wyglądało. Takie było założenie. Ech, te teleporady. No też mnie oszukali. Mówili, że jedna rzecz będzie w jednej aptece, idę. Okazuje się, że nie ma, ale mówią, że będzie w innej aptece, idę do innej apteki. Niby mają, ale zapisane dla kogoś innego. To coś. Ta cała witamina. I o. Czyli niby mają, pokazuje się tam w pacjent.pl czy coś takiego. Że sobie można sprawdzić, co gdzie mają, żeby nie iść jak głupiec i po nic. A się okazuje, że niby mają, ale dla kogo innego zarezerwowane. No co to ma być? No i to już wystarczyło mi zrobić dwa pit stopy, trzeba było wracać na streama. Oszukany. Dobra, co tutaj się dzieje? Zergling oraz Cryptumor póki co. Takie są zdobycze Reapera Soulowego. No właśnie, Soula z Nibem niestety nie miałem przyjemności kastować. To jest ten trochę ból. Może ktoś to kastował, bo to był naprawdę super pojedynek. To trzeba by poszukać w archiwach innych streamów, albo spytać Soula Niba o replay, albo o to, kto ich kastował. Może pamiętają jakimś cudem. Ciekaw jestem też bardzo, bo Lambo też w ogóle dobrze, tak abstrahując już od chwalenia Soula, bardzo też dobrze zagrał poprzednią mapę.
Świetnie się rozwinął, obrony też były naprawdę na miejscu. Wielu zergów myślę, żeby poległo od tego nękania Soula, a to minami, a to po prostu marinami. I ciekaw jestem, czy to właśnie jakoś wpłynie teraz na grę Lambo, bo bardzo często zauważyłem, że w StarCraftie jest tak, że ktoś gra fantastycznie pierwszą mapę, że obaj gracze grają świetnie pierwszą mapę, a potem już na kolejnych tak trochę wiecie, o ty jesteś lepszy, jestem dzisiaj słabszy, no to tak trochę gra słabiej dany zawodnik. Nie wiem czemu tak jest, ale często tak jest, że jak się pierwszą wygra, to potem kolejne już często są dużo łatwiejsze. Nie z każdym graczem tak jest, ale z niektórymi tak jest. Teraz przylatujemy trzecią bazę i pełny rozwój. No już widać, że Lambo zmienia trochę pomysł na grę, bo zamiast hydralisków będzie grać mutaliski. Późniejsze ulepszenia tym samym. No ale zagrał w sumie najbezpieczniejszą chyba rzecz, jaką może zrobić zerg, czyli najpierw prędkość do Bane'ów, a dopiero potem ulepszenia. Chociaż nie, mi się bardziej podobają ulepszenia, a potem szybkość do Bane'ów. A, że Harstem się odpalił, że Harstem YouTuber. A, dobra, bo już połączyłem kropki. Faktycznie teraz niektórzy Harstem nazywają YouTuberem, streamerem. Tak, odpalił się ewidentnie. No idzie jak burza. Pokonanie Hero Marina to już jest gigantyczny wyczyn. Chociaż może Niemiec też trochę miał ostatnio cięższe dni. Nie wiem. A nie, no na pewno cały czas bardzo mocny jest Hero Marine. On to za bardzo nie odpuszcza. Trenowania. No i znowu jest fantastycznie. No kurczę, bunkier w trzeciej bazie. No do nic bym nie zmieniał. Do it nadal. Nadal tak samo bym tutaj grał. W idealnym scenariuszu. Taka tam mała zaczepka. No i 6 mutalisków. Ciekawe, czy Soul będzie wyekwipowany w jakieś turety. Czy on widział w ogóle coś? No kurczę, trochę mało zwiadów w sumie zrobił Soul. To tu już jest jakiś błąd, powiedzmy. Też przeważnie nie trzeba być jakoś bardzo mocno przewrażliwionym. O, Soul będzie spamować jednostki na trzech bazach. To jest fajne, to jest ciekawe. Soul nie często to robi, ale teranie często to robią. I to będzie interesujące, czy złamie defensywę Niemca, po prostu cały czas puszując. Motaliski już lecą, są cały czas niestety o tym nie wie. Ale ustawia się, a chciałem powiedzieć, że tutaj marinami, a to jednak heliony. No to nie za dobrze. To nawet bym powiedział źle. Chociaż teraz ten oddział będzie bardzo ważny, żeby zatrzymać motaliski. No też 6 motalisków to nie jest taka liczba, że tu cała ekonomia zaraz wyparuje. No dobra, jest okej. Tylko żywiej. Zaczyna robienie turetów Polak. 6 mutalisków, 6 SCV. No, do zniesienia. Jeszcze jakby teraz urwał jakiegoś mutala. Nie urwie. W ogóle czasami... O nie. No tak to nie. Panie Czołg. Halo, Medivac jakiś jest potrzebny. A nie, on zostawił tego Siege Tanka, bo on wie, że jest uwięziony. On tutaj jest jakiś Medivac. Kurczę. No, każdy Siege Tank jest ważny na polu bitwy. Ciekawe, co teraz zrobi Lambo. Czy kontratak, czy nie kontratak. Chyba faktycznie wszystko na kontrę. Groźne. Fajnie zabudowany Siege Tank, to mi się podoba. No i teraz bunkier musi reperować Soul i strzelać Bane'y Siege Tankiem. W idealnym scenariuszu właśnie coś takiego by się działo. No i trochę tak było. Niedużo Bane'ów już, ale niestety bunkier złamany. Ajajaj. No dobra, odgonił przeciwnika i teraz z powrotem skupiony na ataku. No umówmy się, trochę przysnął Soul z tym podejściem, ale to też jest mądre, bo nie można patrzeć cały czas na front, jak bronimy się w bazie. I wtedy Bane'y mogą wjechać i go wyjaśnić. To też nie jest sytuacja pożądana. Przewaga w ulepszeniach po stronie Polaka. Cały czas bardzo jest groźny Soul, ale na pewno perspektywa
na dłuższą grę średnia. Żeby nie powiedzieć żadna. Dobra, rozwali haczerkę. Lambo rotuje na prawą stronę mapy. Niesamowicie potężna jest ta gospodarka niemiecka. No i... na szczęście nie zostanie zalany Soul. No, overlordy? A, one mają ulepszenie do prędkości. Już myślałem, że je tak sobie tutaj rozjedzie Polak. No dobra, co dalej? Czy się cofać, czy się nie cofać? Robi jakieś SCV-ki jeszcze Soul. No i niestety on wie, że tutaj jest baza. Ale jak tutaj ją skontrować? Zatrzymał się oddziałem z lewej strony. O nie, będzie go próbował łamać. Znaczy, przełamywać Lambo. Ajajaj, no nie da się dobrze tutaj zachować. O, chociaż może podnieść i uciec? Ajajaj. No nie było takiej świetnej decyzji do podjęcia. Mega dobrze zagrał Lambo, czyli nie wpłynęło na niego specjalnie źle to całe zamieszanie, chociaż... Chociaż... Wiecie. Może jeszcze mu się kebab z ręki wywinie. Bo ja tu widzę 3 bazy dla Zerga. 60 dron, no to jest słabe akurat. Ej, no to Soul może przejść w makro. Znaczy próbować przejść w makro, bo teraz nie wiem, co zrobi Lambo, czy się wszystkim rzuci na kontratak. No to jeszcze może być różnie. Motaliski z prawej. No nie, nie do końca się zgadzam z rozłożeniem tutaj tego sitchtanka chyba. Ekspuje podwójnie Lambo. Soul cały czas robi masę jednostek, nie robi czwartej bazy. Trochę to jest niepokojące, ale... przynajmniej pamiętał o ulepszeniach 3-3. Turet nie był reperowany, ale dał sobie w miarę rady tym, co miał Soul. No trochę się gubi Polak, powiedziałbym. Względem poprzedniej mapy to nawet bardzo, no bo tak dobrze zagrał Lambo. Też mu zależy na awansie, też mu zależy, żeby w końcu jakiś sukces odnieść, bo kiedyś bywał w półfinałach dużych turniejów, a na te czasy już daleko za nami. Kolejny nalot. Czy turret jest? Turret jest, ale trzeba go reperować. O, rzucił się i... dobrze! Dobrze! Przetrwał turret. I znowu w natarciu Polak, ale niestety kontratak Lambo może być bezlitosny. Ciężko na tej mapie grać tym stylem Soula. No i niestety ucieczka. Ale ucieczka też jest przechwytywana co nieco, haczerka rozwalona. Oj, tutaj jeszcze dropa zrobił! Nice! Czyli on trzyma dalej Lambo na trzech bazach. O nie, żeby na creep się nie zapał. O nie, 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 nie w ten sposób. Oj, to jest złe. Ale miazga. No to nie. Z jednej strony super, bo trzyma, tak jak mówię, no Zerga na trzech bazach, a to jest niewiele. Tylko, że bitwy dość mocno przegrywa Polak. No i tak, no a on w sumie na dwóch jest, no to też źle. Szkoda, chyba plan nie jest zbyt skuteczny i trzeba będzie iść na trzecią mapę, ale oczywiście nie ma co się przedwcześnie poddawać. Taki póki co negatywny trend. Lambo czuje, że ma tak dużą przewagę, że może wejść, bo na razie to tylko się broni, no i oczywiście ewentualnie motaliskami atakuje bazy Polaka. Przelatuje pierwsza baza Soula na godzinę 12, tutaj to ma miejsce. No niestety to jest tylko orbital. Oho! No i będzie chyba atakować Lambo, no ma tyle kasy, ma takie wojsko, że aż... głupio byłoby chyba nie spróbować. Soul za to ma 3-3, więc ma taki oddział grom. Niby sobie radzą, ale tutaj będą otoczeni. I do tego niestety produkcja cierpi. Ekonomia cierpi, wszystko cierpi. Tak, no nie ma chyba szans. Ładnie poczyszczone te niektóre z sitchtanków. Tutaj jeszcze ładne... no świetnie Soul celuje w bejny. Naprawdę... o, i teraz jeszcze trochę złapanie mutalisku. Pamiętajmy, to jest piechota z 3-3, więc mutaliski na pewno mają przywróconą pokorę po każdej takiej zaczepce. No i niestety, ale rezygnuje Soul, bo no naprawdę już było bardzo źle. 27 SCV, tylko 104 limitu do 170, 180.
No nie poszło. No 1-1, ale mega zacięty mecz. Let's go. No 1-1, czyli niestety, ale remis. Lambo Soul, Defaura, duża mapa. Myślę, że pomysł Soula nie był zły, ale zaskakująco potężny się okazuje Lambo. Naprawdę jest gospodarka, jest wszystko świetnie zagrane. No musi powtórzyć Soul pierwszą mapę, no. Czy pewnie będzie walczyć na motaliski, ale coś powiedzmy na miarę pierwszej mapy, tylko no inna kompozycja, bo będzie walczyć z czym innym. O, jest relacja od Mutatoro. A jest parę zdań, dobrze. Nic śmiesznego bym nie przyniósł dziś tu z wieści, gdyby nie to, że jak już lekarz usłyszał, że nie mam smaku węchu, to nawet leków mi nie dał żadnych, tylko się zapytał, czy chcę mieć test. O! Czyli ja mogłem sam zdecydować, czy chcę test. Aha, no to jest jakieś takie słowo wytrych. Wziąłem Danimiko, to dzwoniłem. O! Koronę masz, znaczy. O ile test był prawidłowy. O nie, teraz to dopiero walnie na czacie, bomba. Ale to jest może patent, jak się nie da dodzwonić, dostać to. Zafejkować. Dobra, czy go nie ma są speciala? Nie, no nie, aż tak to chyba wolałbym nie. Nie bez obrazy dla speciala. Fantastyczna osoba. Ale jednak lepiej też nie przegień za mocno. Pompka przysiad. Przysiady, dwa kebaby. Czy dwa obiady. Żadnych strat póki co nie ma. Gracze grają absolutnie standardowo. I tak jak wspominałem, Soul musi powtórzyć pierwszą mapę i na chwilę obecną powtarza. Czyli robi trzecią bazę przed trzecią minutą. Tu będzie Roshada i Heliony. Mapa do bólu standardowa, myślę, że nawet dobra dla Soula. No nawet trochę może podobna do Romanticide. Łatwo jest utrzymać 3-4 bazy. Ciężej z piątą. No ale w końcu trzeba będzie dalej przeatakować gdzieś. Tak, Hero Marine przegrał na Hearthstem. Mnie mogli zaprosić? Nie, nie, nie. Ja skillowo myślę, że do statsa mam troszeczkę daleko. Troszeczkę. Dobra, Reaper, Heliony. Ej, co chwila, czemu ty tylko jeden? A nie, dobra, bo drugi gdzieś został. A, ty jaki spryciarz. Bo czasami zergowie robią taki oddział, żeby zaatakować znienacka. W momencie jak Heliony wyjadą, no to zergi wbiegają i tam biją muła czy inne SCV. A Soul zostawił specjalnie jednego Heliona w bazie, drugim pojechał tutaj, żeby taki być bezpieczny, ale jednak doinformowany. No i super. Liberator jest, wszystko jest. Lambo ma bardzo taką defensywną, jak widać, liczbę zerglingów. No z tego co widzę, Niemiec robi chyba to samo. Gdyż ponieważ jest Lair, jest Baneling Nest, nie ma Evolution Chamber i wtedy też była najpierw szybkość do Bane'ów, potem przejście w muty, no i dopiero ulepszenia. Taktyka podziałała, to ponowi. Nie ma tu wielkiego procesu myślowego. Chcę wygrać tym czystym skillem. Żadnych Nidusów, żadnych jakichś karakanów. Widzę, że tak z jednej strony ponawia taktykę, ale jednak zrobił aż 8 Helionów. To jest piękna sprawa, jeżeli dobrze je wykorzysta. Póki co Liberator całkiem nieźle zagrany. Ucieka wtedy, kiedy ma uciekać. Jeszcze dronę chyba złapał.
No i przeżył. Teraz go wypada wycofać i zreperować zanim, zamiast atakować dalej. Spire, szybkość do Bane'ów. No właśnie, dokładnie to samo. Trzecia baza ląduje, jest 5 Raxów. Tak, pełen rozwój, cała naprzód. No i teraz dopiero w ulepszenia idzie Niemiec. Wszystko prawidłowo. Trochę tutaj teraz brak bunkra, bo rolę bunkra tymczasowo przejął Liberator. No i... No dalej supply depoty trzeba budować. Zaraz to pewnie zrobi Piotr. Tak jest. No i mały atak, aczkolwiek no będzie wyhamowany. Halo? Soul? Jezuniu. No widać, że czasami tak się może jakiś przypadek też odbyć, aczkolwiek w sumie nie było strat, było tylko zagrożenie. Trochę tak mi się to nie podoba, że Niemiec po prostu zrobił sobie 80 dron i pewnie jeszcze się obroni. Bez problemu. Liberator znowu lata. Dobrze, niech przeszkadza. Znowu go powinien przestawić teraz Soul. O, ale w sumie jak strzela, to strzela. Dobrze, dobrze. Oj, królowe złapane. No i jest, można powiedzieć, początek błędu. A, no i doskonałe wycofanie Soula. Very good, very good. Nieźle też walczy Niemiec, ale myślę, że to była dobra wymiana dla Soula. Doskonałe. No i teraz czołgi i posiłki. I dalej, 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 dalej. Męczyć Zerga, póki się da. Póki widać, że nie broni się najlepiej. No nie robi turetów Soul, to mnie trochę martwi. Ciekawe, czy teraz metaliski się zawrócą. Czy też może... Oj, jednak nie. Jest to pewne napięcie, ale w sumie zatrzymał się Lambo, więc popełnił błąd z tymi metaliskami. No i jest już oddział, który w sumie pomoże. Tak, nie jest źle, nie jest źle. Mamy radę, tymczasem trzeba puszować dalej. Trochę martwi ta biomasa, świetnie rozlana z lewej strony. No, Soul, Cishank rozstawiony, piechota w idealnym tempie wydaje się, że się zachowuje. O, zatrzymał się jeszcze omyłkowo Lambo, dał czas, dał istotne, no ja wiem, może to było pół sekundy, czy trzy dziesiąte, ale to zawsze coś. Jakby skapitulował, zaczął sprint, ale zatrzymał się taktycznie na chwilę. No i super, dzięki temu pada bardzo ważna ekspansja Niemca. Ale on już miał przygotowaną kolejną, no i idealnie 16 dronek wjeżdża na budowę. Musi teraz po prostu... Nie popełnić większego błędu Soul. Niby prosta rzecz, ale to jest dobra bitwa. To jest fantastyczna bitwa dla Soula. Myślę, jakby wyklikał jeszcze te Bane'y jakimś cudem. O, to klika! No wyklikał, nie wierzę. Nice! Nice, to była przynajmniej dobra wymiana. No i jedziemy dalej. Tak jest, zakanszamy, zakanszamy, bo drony są... No, jeszcze na koniec jedną kliknął. Drony są odsłonięte. Jeszcze ma całkiem sporo SCV, żeby dalej ekspować. No i jest, teraz jest optymistyczna wersja gry StarCraftowej dla Soula. Ładnie przycisnął, Thor jest w obronie. Co się może nie udać? Tutaj pushujemy, tutaj męczymy. W zasadzie to niszczymy haczerkę. No teraz trzeba się ewakuować chyba, bo to są jednak zerglingi, które skubią ekonomię. Chociaż, ty, Lambo w to wjeżdża. Jestem trochę zdziwiony. Jakie dobre przerzucenie Thora, żeby jeszcze chwilę pożył. I trochę postrzelał. I tym samym metaliski nie robią tak wiele. A tutaj dalej maszeruje Soul.
Broni się? Chyba się obroni w miarę. Chociaż nie, okej, dobra. Myślę, że słuszne przesłanie jest cefałek, ale zobaczcie, co się tu dzieje. Pięknie. Lambo mięknie. Lambo nawet nie ma... tych, nic nie ma w sumie. On rusza na kontratak. Ale co mu po kontrataku, jak pół bazy już urwało? No i są miny, jest wszystko na produkcję. Oczywiście w idealnym scenariuszu chciałby wejść nie więcej, ale nie ma takiej możliwości. Sol powraca do siebie, to ciekawe. No, on chyba myśli, że tej bazy nie ma. Dobrze by uratował Siege-tanka mediwakiem. Ciekawe, czy to zrobi. O nie, teraz to. Chociaż... no nie, raczej nie już. No nie, teraz na pewno nie, ale... sporo stracił Lambo i doskonała mina. Oj, ten targeting na Bane'y, delicje. Aj, no już tutaj ten ostatni nie był taki namierzony. Z powrotem trzecia baza wyląd... nie, to chyba ta czwarta była. Tak, trzecią pewnie jakoś rozwalił Lambo, no ale to nie zmienia faktu, że cały czas ekonomia po stronie Polaka. $14 000 do prawie $10 000, więc dużo więcej w minerałach stracił Niemiec. Gazu też więcej. No i tutaj zwykle z przewagi w wydobyciu. Teraz powinien już się powolutku robić coraz bardziej niebieski. Dobry dla Soula. Co? Aha, o. A, bo tu już nie ma minerałów, dlatego Soul przelatuje. Myślałem, że jakiś dziwny błąd. Tymczasem on tak specjalnie. Dziwne jest, że Lambo cały czas robi wojsko na tych 50 dronach. To wygląda, jakby uznał, że dobra, muszę wygrać tu i teraz, bo już lepiej nie będzie. No faktycznie może tak będzie, że lepiej nie będzie. Ale to tak trochę zawiało. No takim all-inem, taką desperacją troszkę. Absolutny brak perspektywy. Na Usoula 3-3. I w zasadzie do kompozycji zmieniać nie musi. Kolejną bazę ma. Skan tutaj. Dobry. Dużo motalisków ma Lambo i niestety to też jest taka mechanika, że jak jest niedużo motalisków, to nie musi się tak przejmować, ale jak nagle ich będzie tak koło właśnie 20 paru, o już jest 25, to one mogą wlatywać w ekspansję, bardzo szybko niszczyć tureta i... no i płacz, bo szybko niszczą bazy. Ale w tym momencie Lambo no tak doinwestował w powietrze, że nie ma nic na lądzie. Nic dużego. Chociaż może jak będzie walczyć na biomasie, to jednak Bane'y się połączą w sposób nieciekawy dla piechoty. Znowu turet niestety rozwalony. SCV muszą przejechać do innej ekspansji. Zresztą to tak... o, i teraz uda się? No halo! Dobrze! No i trzymaj, trzymaj! Aj, gdzie tam? Za dużo mają mutaliski obrażeń łącznie. Ale nie jest źle. Z powrotem ma rozwaloną ekspansję Lambo. To jest jego jedyna sensowna. Tutaj już ma mało kryształów, tutaj też niewiele. W zasadzie na dwóch bazach w pewnym sensie jedzie Lambo. Bo ma 16 złóż minerałowych. No to też się tak nie do końca powinno wydarzyć. Ale to Soul zbiera limit, to Soul zbiera taką wielką masę, którą zaraz na pewno zaatakuje, albo część. Tu jest pułapka z min, ale chyba motaliski ją spróbują rozpracować. Trzy miny. No, co by się nie działo, tak jak mówię, Soul zbiera wielki limit. Czego o Zergu na 35 dronach nie można powiedzieć. Jakby jeszcze tak złapał te muty przelatujące gdzieś tym oddziałem. No tu jakieś dwa losowe motaliski. Dzień dobry. I Lambo wyszedł z gry. Oj, mogę. Czekajmy. Chcę zobaczyć to jeszcze raz. I wystarczyło mu. Tak jakby... o nie, straciłem dwóch mutaliski, wychodzę z rozgrywki. No bo dobre. Jakby jeszcze chwilę temu mogłem wygrać, ale bez tych dwóch mutalisków bez szans. Nie no, zobaczył po prostu, jak duże wojsko ma Soul i tyle, i się poddał. Także brawo, brawo Piotr, bo to będzie mecz kwalifikacyjny, jeżeli się nie mylę. Na Max Paxa, czyli da się wygrać.
Niewątpliwie się da. Mana czeka, Geralt gra na Yttermala. Elazar na Goblina. No super, naprawdę fajna seria, obaj grali bardzo dobrze. Lambo zdominował drugą grę, Soul pierwszą. No i na szczęście Soul wytrzymał na trzeciej. I ogarnął.